po prostu silny, dużo jadł, po górach chodził. Podobno z plebanii potrafił wynieść całą beczkę kiszonej kapusty i sam wynieść na furkę. Jak budowano tutaj kościół, to pomagał Buda, że on najcięższe deski nosił sam, więc wiedzieli, że to porządny facet. Potem zainteresował się Paternicka. Był na Lodowym jako jedna z pierwszych osób, jako pierwsza osoba wyszedł też na baranie rogu. Więc wszyscy pomyśleli sobie, chodzi po tych halach gdzieś tam wysoko, nie spada, nie zabija się, kamienie mu na głowę nie lecą, znaczy, że Bóg na pewno jest po jego stronie, więc to jest coś mniej więcej jest na rzeczy. Dodatkowo ksiądz Stolarczyk miał podejście do ludzi, bo przemawiał ich językiem. Nauczył się gwary, kazania mówił gwarą bardzo często, założył tutaj, potrafił wszystkich okrzyczeć z ambony, wszystkich po tym, po imieniu mówił. Jak ktoś się źle sprawował, to potrafił powiedzieć: Piotrku, pijesz za dużo, obijasz się, jesteś leniem. Czy w białce dzieci czekają na ciebie, a ty spóźniony jako instruktor, czy tego typu opowieści. I każdy się bał po prostu, że ksiądz Stolarczyk tam go z miejsca okrzyczy. Zresztą jeżeli chodzi o pokuty, które on stosował, to raz to było Zdrowaś Mario, raz to była Ojcze Nasz, raz to było walenie kijem. Więc to zależnie od grzechu, więc wiedzieli, że z księdzem tutaj nie ma co zadzierać. Nawet największy zbójnik w okolicach, Wojtek Mateja, który miał dziwne pomysły, a między innymi jeden z jego pomysłów było takie, że włamie się do plebanii i ukradnie pieniądze kościelne, to po rozmowie z księdzem Stolarczykiem pod reglami z tego pomysłu odszedł. Powiedział, że okradnie kogoś innego. Bo z księdzem Stolarczykiem to nie jest tak łatwo. Zresztą on największych zbójników tutaj potrafił utrzymać. Jeden z nich przyszedł i przy spowiedzi powiedział księdzu Stolarczykowi, że w sumie jest grzecznym chłopakiem, ale ma jeden minus, bo czasem to swoją żonę bije. I ksiądz Stolarczyk mu powiedział, że w takim razie to nie jest tak, że się wyspowiada, też bicie po głowie nie da, on musi wiedzieć, że tak się nie robi. Wszyscy muszą wiedzieć, że on żałuje i kazał mu tutaj dookoła kościoła chodzić na kolanach 10 razy, zbawiając modlitwę. On sobie zaczął chodzić i przyszły wiejskie baby z targu i się wszyscy zaczęli z niego śmiać. A ty zawsze taki największy tutaj harmagan, a chodzisz na kolanach jak taki słaby, bo ci ksiądz coś powiedział. Wytrzymał, przyszedł 8 raz, 9, 10, pobiegł do konfesjonału, chwycił tego kija księdza Stolarczyka i pobiegł do tych bab i zaczął je bić po plecach, po głowie, po wszystkim. Na co ksiądz Stolarczyk tutaj przyszedł i mówi: a co ty robisz? Dopiero co do spowiedzi przyszedłeś, mówisz, że baby bijesz, ja ci mówiłem, że baby bić to raczej nie jest dobrze, dałem ci pokutę, wracam, a ty znowu baby bijesz. Co mówię? Ale księże, dobrodzieju, one się śmiały ze mnie, kiedy robiłem taką pokutę, jaką ksiądz mi kazał. Więc to jest tak pośrednio, jakby one się śmiały z ojca, jakby po prostu podważały to, co on mówi, na co się zanurzył. Mówi: a wiesz co, bij se. I poszedł. I miał takie podejście, no i udało mu się, więc jak mówił pan Kimfa, nie jest prawdą, że on zbudował kościół w Zakopanem, dlatego że on istniał wcześniej, ale na pewno zbudował kościół jako instytucję, to, że ludzie się tym kościołem zainteresowali i że się przy nim trzymali, zbudował to jako instytucję kulturalną, tutaj było miejsce spotkań, on utrzymał ten zwyczaj, można było podczas jego kazań odpalić sobie fajkę od gromnicy, siedzieć, więc to było lepsze niż karczma. Dodatkowo jeszcze dawał ludziom mnóstwo bardzo ważnych, praktycznych informacji. On był pierwszą osobą, która uczyła tutaj nas, w jaki sposób trzymać pensjonat. Tłumaczył: Stasek, do ciebie przyjeżdża raz turysta, potem nie wróci, bo są karaluchy, bo jest zimno, dajesz zimną zupę, mało gotujesz, jest niedobrze, brudne wszystko. Weźże, upierz te wszystkie rzeczy, zrób lepsze jedzenie, to przyjdą znowu. I jeden nie posłuchał, jeden posłuchał, klienci do niego wracali i sobie myśleli: prorok po prostu, no skąd wiedział? Mówił, że turyści wrócą, a oni wracają, więc w każdym razie był taką osobą, instytucją, dlatego właśnie nazywamy go dzisiaj legendową postacią zakopiańską. Zresztą on miał dużo ciekawych pomysłów, jak odbył podróż do Ziemi Świętej, to jako chyba pierwszy Polak wspinał się na piramidę Cheopsa i wszedł na sam szczyt. Zobaczył piramidę, to no jak góra w Tatrach, to wylazł na sam szczyt. Natomiast pierwszym tutaj obiektem jest kapliczka świętego Andrzeja, Świerada i Benedykta, koło której było pierwsze miejsce, w którym ludzi chowano. Pierwsze groby, które nie były w Pokołowie albo w Poroninie, znajdowały
znajdowała się właśnie tutaj, na tej drodze kamiennej. I tutaj chowano ludzi. Czemu tutaj? Dlatego, że w dawnych czasach wierzono, że zmarły ma największą szansę na zmartwychwstanie, a przynajmniej szybkie zmartwychwstanie, nie będzie długo w czyściu siedział, jeżeli jest pochowany tak blisko kościoła, że cień wieży kościoła jeszcze pada do tego miejsca. Czyli reszta jest trochę dalej Boga, natomiast ci, którzy tutaj byli najbliżej, no to wiadomo, że mieli też najbliżej do raju, więc chowano ludzi tutaj zaraz przy kościółku. To jest najstarszy obiekt w Zakopanem i w ogóle nie wiem, czy znacie świętych Andrzeja Świerada i Benedykta, bo to też jest ciekawa sprawa. To byli pierwsi kanonizowani Polacy. Oni żyli mniej więcej w czasach Bolesława Chrobrego. Święty Andrzej wyemigrował na Słowację. Bolesław Chrobry zresztą przesunął nam granicę i w pewnym czasie granica Polski była gdzieś tam w okolicach Słowacji. Zawędrował do Nitry, gdzie w Nitrze były już kościoły, była góra Zobor, na której był klasztor, tam otrzymał święcenia kapłańskie, pozyskał swojego ucznia, Benedykta i razem ewangelizowali lud, ale razem też zostali jednymi z pierwszych w okolicy pustelników. Święty Andrzej Świerat miał bardzo specyficzne podejście do umartwiania się, mianowicie podczas Wielkiego Postu dostawał od prałata swojego klasztoru 40 orzechów i jak jednego orzecha dziennie. Dodatkowo, żeby mu nie było za łatwo w życiu, na jego łóżko, które zresztą większość czasu spędzał w pustelni w lesie i zajmował się pracami leśnymi, miał drewniane łóżko, do którego zamontował takie specjalne szpikulce z boku, że jak się obracał z boku na bok, to te szpikulce go kłuły, żeby on po prostu bardziej umartwiał swoje ciało. To mu nie wystarczyło i zaprojektował dla siebie specjalną czapkę. Miał rodzaj korony, do której na sznurkach miał przypięte kamienie. Jak ruszał głową, to te kamienie waliły go po głowie. I dodatkowo jeszcze nosił zawsze miedziany pas, który miał dodatkowo się umartwiać. I umarł z tego powodu, że pas wrósł się mu w skórę, dostał gangreny i umarł. I za swoje zasługi na polu, nie wiem, umartwiania się został świętym. Natomiast jego uczeń, z którym oni bardzo lubili na 5-6 dni chodzić razem do pustelni i siedzieć poza klasztorem. Jego uczeń został nad Bagiem koło Tręczyna zamordowany przez rozbójników i potem zostali patronami Słowacji. To jest dwóch pierwszych kanonizowanych Polaków. Oni byli kanonizowani jeszcze przed świętym Wojciechem Trybuczekiem, więc to i tak nie był Polak. W tej kaplicy w środku były plany, że spocznie serce Karola Szymanowskiego, dokładnie. Karol Szymanowski został pochowany na Skałce, natomiast poszukiwano miejsca dla jego serca. Były różne pomysły, gdzie ono ma się znaleźć. Jego przyjaciele pomyśleli, że mogłoby być wmurowane tutaj, natomiast serce spłonęło podczas powstania warszawskiego i to nigdy nie miało miejsca, natomiast gdyby miało, no to byśmy zawsze odwiedzali jeszcze Karola Szymanowskiego. Koło kościoła teraz jest nasz stary cmentarzyk Pęksów Brzyzy. Dlaczego się nazywa Pęksów Brzyzy? Brzyzek to jest stromy brzeg nad rzeką, a Pęksów dlatego, że był na terenie rodu Pęksów. Natomiast mówi się, że Pęksowie byli fundatorami, którzy podarowali księdzu Stolarczykowi ziemię na ten cmentarz i że oni ufundowali, jak gdyby, że na ich ziemi ten cmentarz mógł być. I nie wiemy, prawdę mówiąc, tego, czy tak dokładnie było, dlatego że najstarszy dokument, który istnieje teraz, że rodzina Pęksów przekazała coś tutaj parami, jest 1948. Ksiądz Stolarczyk też nie wspominał w żadnym miejscu, że dostał jakąkolwiek zapomogę, co w pierwszych działaniach parafii było tak wyjątkowe, bo ludzie jak przychodzili do księdza Stolarczyka, na ogół przychodzili po to, żeby dostać bezzwrotną pożyczkę. A jak już ktoś coś dawał kościołowi, to było tak wyjątkowe, że ksiądz Stolarczyk zapisywał to w kronice parafialnej. Jedyną ze starych czasów wiemy, że pani, która mieszkała naprzeciwko, że pieniądze na kościół, na parafię przekazała pani Teresa Karpie. To było jedyne odnotowane, o Pęksach nic nie pisze, więc jest bardzo duża szansa, że po prostu z okazji tego, że tutaj już były grzebane groby, ksiądz Stolarczyk namówił, że troszeczkę dalej będą, potem powstał mur, potem posadził modrzewie i
koniec końców to do parafii przeszło przez zasiedzenie, a potem jak już było wiadomo, że jest to stary cmentarz, to potem zostało to usankcjonowane prawnie dużo później, bo tak głupio się kłócić o ziemię, na której stoi tak wspaniały zabytek, tak piękne miejsce. Więc rzecz, czy państwowie przekazali ziemię na cmentarz, czy nie, jest w dalszym ciągu otwarta. Maciej Pinkwart badał tą sprawę długo i nie znalazł żadnych przesłanek, które by pokazały, że oni faktycznie tą ziemię przekazali. Jeszcze przed pójściem na cmentarz chciałbym powiedzieć, że ksiądz Stolarczyk prowadził dwie listy. Pierwsza to była kronika parafii zakopiańskiej, druga to była lista wstrzemięźliwości. W parafii zakopiańskiej w pierwszym roku było 2720 osób, z tego już w pierwszym roku 360 osób przyszło tutaj ślubować, że rzuca alkohol. Więc jedna ósma już się zdecydowała, że trzeba iść. To była instytucja taka, jak tylko potem była Mamy Górkę, to wcześniej ksiądz Stolarczyk miał pierwszą. A z kroniki zakopiańskiej można się dowiedzieć naprawdę dużo o tym, jaki klimat panował w Zakopanem. Jest to to ma tylko kilkanaście stron, ale każdemu przewodnikowi polecam, dlatego że jest to zbiór największych ciekawostek, jakie można grupom opowiadać. Jest i o obyczajowości Zakopanego, i o tym, jak bardzo pogoda w Zakopanem się nie zmieniła. Opowiada o zimie, która zaczęła się 27 kwietnia, natomiast trwała do połowy czerwca, wszystko zamarzło. Opowiada też o różnych zdarzeniach z Zakopanego. W Zakopanem działy się naprawdę ciekawe rzeczy, na przykład pierwsza strona jest poświęcona temu, że uprawił pierwszą mszę, że zbudowali kościół, zbudowaną organistówkę. Już na pierwszej stronie z informacji obyczajowej pierwsza rzecz, jaka jest powiedziana, że w Dolinie Kościeliskiej, której niektórzy dzisiaj byli na szkoleniu, z niewiadomych przyczyn zamordowano karczmarkę, pan Mariannę Chramiec, za pomocą kijanki do prania. Nie wiadomo za bardzo dlaczego, bo miła była i nikomu nie wadziła i majątku nie miała. Więc to taka pierwsza ciekawostka, a potem tak na zmianę. Raz jest. Z pozwolenia pańskiego mieliśmy dobry rok, ziemniaki wyrosły. Potem rok później, 1865. Dzięki Bożej opatrzności rok był jeszcze lepszy. Ziemniaki nie zamarzły. Potem, że ktoś, że dziecko bawiło się pistoletem i zamordowało siostrę. Potem, że przy wylocie Doliny Dziury o piękną kackę pobiło się dwóch facetów. Dwóch zamordowało trzeciego. Dostali za to, uwaga, uwaga, 10 miesięcy, jeden, 6 miesięcy, drugi, dlatego że wtedy w Zakopanym morderstwo to jeszcze nie był taki o jakiejś szczególnej szkodliwości społecznej, że potem wyszli, ale że sprawiedliwość wróciła, bo jeden z nich został zamordowany przez nieznanych sprawców, koło dzisiejszych mniej więcej szpulek znalezionych w potoku. Więc to było tak na zmianę, więc jak wiecie, Zakopane było dość ciekawym miejscem, a ksiądz miał ciekawy parafian. Natomiast teraz na pewno odwiedzimy sobie już Pęksów Brzyzek i zobaczymy, co tam jest. No. Mówi się, że Pęksów Brzyzek jest to cmentarz wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że na ogół cmentarz jest miejscem takim zadumy o śmierci. Natomiast Pęksów Brzyzek jest miejscem przede wszystkim zadumy nad ciekawą historią, nad fantastycznymi postaciami, nad takimi ludźmi, którzy mogą być inspiracją do właśnie życia, do działalności. Są tutaj wspaniali artyści, pisarze, rzeźbiarze, taternicy, alpiniści, ratownicy Toplu, ludzie, którzy robili naprawdę w swoim życiu ciekawe rzeczy. I właśnie mało kto chodzi po Pęksów Brzyzku i jak na zwykłym cmentarzu sobie myśli, kurczę, ja też będę w takim grobie leżał, tylko bardziej się skupia na tych historiach. A ten to był ten, a z tych historii można ciekawe rzeczy wynaleźć. Dlatego też właśnie przy bramie jest napis: ojczyzna to ziemia i groby, narody tracąc pamięć, tracą życie, Zakopane pamięta. To jest miejsce do wspominania ludzi, których cały czas pamiętamy. Technicznie większości z nich nie pamiętamy, dlatego że umarli w bardzo dawnych czasach, nigdy w życiu ich nie spotkaliśmy. Ale żyją w naszych opowieściach, są ważni i dla Zakopanego, i dla regionu, i dla całej Polski i chcemy ich pamiętać i chociaż ich w życiu nie zobaczyliśmy, to pamiętamy. No jako wszyscy Zakopiańczycy i ludzie z okolic, na pewno jako pierwsze ważne, żebyśmy pamiętali księdza Stolarczyka, bo dzięki niemu jest tutaj
to, co dobre w Zakopanem, co przetrwało, to jest właśnie dzięki niemu. Cmentarz myślę, że zwiedzimy starym, wypróbowanym sposobem, że idąc główną alejką najpierw oglądniemy sobie lokatorów strony lewej, a potem wrócimy i odwiedzimy ludzi, którzy są po stronie prawej. Pierwszy, tutaj jest rodzina Sokołowskich. Znamy ich z wycieczek na Sarnią Skałę, przyrodnicy, taternicy, autorzy jednej z pierwszych koncepcji, żeby w Tatrach był Park Narodowy Ochroniarzy Przyrody. Ten grup natomiast pokazuje z takiej ciekawostki, że tutaj ta figura Chrystusa Frasobliwego jest dużo starsza niż cmentarz. Ona została przez jednego członka rodziny znaleziona w Chochołowie podczas czegoś w rodzaju amatorskich prac archeologicznych. Pochodzi gdzieś z XVIII wieku, więc to jest najprawdopodobniej najstarsza rzecz, jaka znajduje się na Pęksu w Brzysku. Jest dużo starsza niż ta kapliczka, więc całkiem możliwe, że to jest jeden z najstarszych takich w ogóle świątków, jakie mamy w całym Zakopanem. Andrzej Chramiec, pierwszy wykształcony mieszkaniec Zakopanego, pierwszy góral, który skończył studia, doktor medycyny, później starosta, wielki wróg Stanisława Witkiewicza. Oni byli skonfliktowani. Stanisław Witkiewicz o działaniach właśnie Rady Miasta, byśmy powiedzieli starostwa za jego czasów, on używał takiego sformułowania bagno. I do dzisiaj bardzo często, na przykład w Tygodniku Podhalańskim, czy gdzieś pojawia się to słowo, że bagno zakopiańskie, to wymyślił Stanisław Witkiewicz. Chramiec był raczej średnio, dość konserwatywnie nastawiony do jakichkolwiek zmian. I w Zakopanem był taki konflikt. Zarząd stacji klimatycznej i starostwo. Jedni chcieli, żeby w Zakopanem powstały takie nowomodne pomysły, jak na przykład kanalizacja albo coś w tym stylu. Chramiec mówił, że po co, że jest to niepotrzebna fanaberia panów. Ale w każdym razie był jednym z pierwszych zakopiańskich lekarzy. Jego wspomnienia są naprawdę ciekawe, dlatego że bardzo przypominają... Jest na przykład taka książka Słońce na ambach o polskim lekarzu, który leczył ludzi w Etiopii w latach 50. Jego wspomnienia są bardzo podobne do tego, jak leczył tutaj Górali. Na przykład klasyka była, że przychodzi do niego góral i mówi: panie doktorze, jestem chory. Na co pan Chramiec mówi: no to proszę usiąść, co panu dolega. Na co ten wstaje i powiedział: no przecież pan jest doktorem, to pan mi miał powiedzieć, za to panu płacę. Nie? I uciekał. Więc tego typu historie były. Zresztą była też, on miał też historię, że wezwano go do pewnej starszej pani chorej. Przyszedł do domu, a pani starsza leżała już w trumnie, bo została położona przez rodzinę i żeby się nie za bardzo rozpychała, miała związane ręce. Na co on się pytał, co tutaj się dzieje, a oni mówili: a baba ciężko chora, to tak już na wszelki wypadek ją położyliśmy, żeby pracy sobie oszczędzić. Żeby ładnie zastygła w dobrej pozycji. Tak? I Chramiec stwierdził, że ona w sumie to nie jest aż tak ciężko chora, tylko wypada ją po prostu wyciągnąć z trumny i rozwiązać. I faktycznie po zastosowaniu tego triku wyzdrowiała. Generalnie tak się leczyło w Zakopanem w takich pierwszych czasach. Pierwszy wykształcony Zakopiańczyk takie miał właśnie przygodę. Czy tak, a propos jeszcze, bo ja z tego co pamiętam, to w tych wspomnieniach w Ramcach, Ramiec też wspomina Stolarczyka, bo to mniej więcej ten sam okres jego i tam pisze, że razem sobie, on już skończył studia w Ramiec, wrócił do Zakopanego i była jakaś impreza po prostu na plebanii. No oczywiście jako na imprezie. I w pewnym momencie to była zima i wpadli na pomysł, że zrobił sobie zawody w biegu na Chramcówki, skąd pochodził Chramiec, nago. I Chramiec wspomina, że ksiądz jego mości wygrał. A w styczniu to było. Na Bosaka. Na Bosaka. Tak to było. Tak. Na czy na Bosaka? Pamiętają chłopaki. Ale jest Szlepki chora na giełdzie. Każda osoba, która ma jakąś historię, to niech tutaj na pewno z pewnością opowiada, bo będzie po prostu ciekawe. O to chodzi, to jest szkolenie właśnie. Grup Pawlikowskich z medyków. Pawlikowscy, to była rodzina z medyki, którą zna każdy koneser jeżdżenia na Ukrainę, bo w medyce stoi się na granicy po 5, 6, 7, 7 godzin. Sprowadzili się do Zakopanego. W Zakopanem mieszkali gdzie? Na Kozińcu. Na Kozińcu w willi pod Jedlami.
Jan Walbert Pawlikowski był autorem wielu pięknych tekstów o Tatrach. Widałek w tym, jak o Tatrach dawniej chadzano, który bardzo polecam, bo to pokazuje klimat takiego wczesnego taternictwa. Był też razem z Maciejem Sieczką pierwszym zdobywcą mnicha i pierwszym eksploratorem tatrzańskich jaskiń w Dolinie Kościelskiej. On jako młody chodził ze swoimi rodzicami po Tatrach i mu się średnio podobało, bo uważał, że z dziadkami chodzenie jest nudne, chciał robić mocniejsze rzeczy. W końcu z Maciejem Sieczką wyleźli na mnicha, co było z kolei dla starszego pokolenia nie do pomyślenia. Oni mówili, że teraz zaczęła się epoka, że młodzi sobie kwikają koziołki po takich szczytach, których w ogóle trudno nawet zauważyć i trudno powiedzieć, że tam, że to jest jakikolwiek cel na wycieczkę, a zamiast pójść sobie fajnie percią koziarską, posłuchać jak górale grają na skrzypkach, to się wspinają po jakichś takich skałach, nie wiadomo jakich, jeszcze do dziurka. I sam Jan Walbert Pawlikowski uważał, że to jest właśnie to porządne taternictwo. Pod koniec życia zupełnie zmienił zdanie i właśnie o młodych taternikach z dwudziestolecia międzywojennego mówił, że to są sportowcy, głupki, które górnie kochają, nie czują tego klimatu. Zresztą zaczął się trochę przebierać za górala, nosić tam złupcoki w cusze i tym podobne, więc wrócił, tam historia zatoczyła trochę koło. Jan Walbert Henryk Pawlikowski dla odmiany z tej samej rodziny. Wszyscy mieli ciekawe pomysły. On tłumaczył na przykład Iliadę na gwarę góralską. To był taki jego pomysł. Jego ojciec Jana Walberta, Mieczysław, napisał horror XIX-wieczny, który dział się w Tatrach pod tytułem Baczmacha, o człowieku uwięzionym w jaskini, którego co prawda nie czytałem, ale w książce Jacka Kolbuszewskiego o Tatrach w literaturze jest napisane, że jest to jedna z najstraszniejszych pod względem poziomu książek, jakie powstały w polskiej literaturze, więc z wielką przyjemnością przeczytam, jak kiedyś znajdę. Z tej samej rodziny pochodziła też, się wrzeniła Maria Pawlikowska Jasnorzeska, znana poetka. No i do tej pory z nimi o Pawlikowskich można pamiętać przy wini Jedlanki. Wejście. Tak jak mówiłem, że co prawda Pęsów Brzyzek jest trochę jak pudełko czekoladek i trzeba wybrać te, którymi się poczęstuje grupę i ten repertuar czasem zmieniać, natomiast to jest miejsce, w którym myślę, że każdy się zatrzymuje podczas chyba każdej wycieczki na Pęsowym Brzysku, a i warto, gdyż to jest to, jak cmentarz jest sercem Zakopanego, to jest bez wątpienia serce cmentarza, na którym leżą trzy najważniejsze legendowe postacie zakopiańskie, które podobnie jak ksiądz Stolarczyk, to dzięki nim Zakopane wygląda i funkcjonuje w kulturze i jest takie, jakie jest. Ich dzieło do dzisiaj istnieje. To są przede wszystkim Stanisław Witkiewicz, Tytus Chałubiński oraz Sabała. Czemu są tacy ważni? Tytus Chałubiński, wiadomo, że mówi się, że jest odkrywcą Zakopanego. To, co było najważniejsze, to że dzięki niemu do Zakopanego zaczęli przyjeżdżać ludzie, ale jak to się mówiło, dobrańsze niż indziej towarzystwo. Tytus Chałubiński propagował Zakopane w Warszawie i to dzięki niemu to był taki ośrodek wypoczynkowy dla przede wszystkim inteligentów, artystów, aktorów, dla takiej śmietanki, którzy zaczęli tworzyć tę legendę, którą po czasie sobie żyjemy i wspominamy, chociaż tak naprawdę trudno ją trochę zobaczyć w pokrypówkach, ale jednak ten zaczątek był i możemy teraz żyć tą wspaniałą przeszłością. Tytus Chałubiński był naprawdę bardzo ciekawą postacią. Do Zakopanego on przyjechał, jak już dużo w życiu zrobił, bo miał 53 lata. Te wszystkie wycieczki bez programu, jak chadzano z muzyką, wycinano kosówkę, palono ogniska i przechodzono przez przełęcze, to były już czasy jego generalnie przedemerytalne. Wcześniej był bardzo znanym lekarzem w Warszawie i był człowiekiem o wyjątkowo skomplikowanym życiu osobistym. To mało kto tak miał. Miał swoją ukochaną panią Antoninę, która go rzuciła dla jego znajomego, pana Karola. Potem ożenił się z drugą kobietą, potem z drugą. Co prawda przestali się za bardzo lubić, ale nie rozwodzili się z powodu tego, że mieli dzieci. Po powstaniu styczniowym Chałubiński został represjonowany przez władze carskie, osadzony w więzieniu. Kolega Karol, który był mężem jego pierwszej miłości, wyciągnął go z więzienia. Pojechali razem do Francji, Chałubiński ze swoją żoną.
Karol z panią Antoniną. Skończyło się to w ten sposób, że jeden i drugi się rozwiedli, po czym Tytus Chałubiński ożenił się ze swoją pierwszą miłością, ale dalej się przyjaźnili, co ciekawe. I takie mniej więcej historie w XIX wieku się odbywały. On w Zakopanem pokochał i Tatry, ale przede wszystkim zakochał się w Góralszczyźnie i Góralszczyzna to było to, co on propagował, co mówił: musicie zobaczyć to miejsce, musicie poczuć ten klimat. A osobą, która robiła ten klimat, którą właśnie Chałubiński chciał pokazać, był jego przyjaciel Jan Krzeptowski Sabała. Znamy bajki sabałowe, wiemy, że Sabała to był nic pota, całe życie nic nie robił, tylko gadał, opowiadał. Ja czuję z nim wielką taką pokrewność duszy. Mówiono, że nic konkretnego nie robi, lubił się napić, ale mówił, że w życiu to trzeba być każdego dnia szczęśliwym. Jeszcze robić, żeby inni ludzie byli szczęśliwi, zabawić ich, a jeszcze najlepiej, żeby wszystkie stworzenia dookoła ciebie były też szczęśliwe. Kiedy Sabała przepił ostatni majątek, przyszedł do niego komornik, stwierdził, że Sabała nic tam za bardzo nie ma, miał krowę. Wziął krowę na łańcuchu, Sabała szedł za nią, grał jej na skrzypkach, żeby krowie nie było smutno, że go opuszcza. On właśnie mówił, że Pana go Boga wiesz, Panu Bogu nie wiesz, ale podobno jak opowiadał, no to było wspaniale. Henryk Sienkiewicz, który no siłą rzeczy znany z tego, że raczej dobrze opowiadał, mówił, że gdyby Sabała tylko umiał pisać, bo Sabała pisać nie umiał, to na pewno dostałby Nagrodę Nobla, a może nawet dwie, bo opowiadał dużo lepiej niż ja. Sabała wiadomo, że był w młodości całkiem możliwe, że był zbójnikiem, potem był polowacem. On mówił, że on w ogóle lubi dawać. A najbardziej to lubię dawać Węgrom po kufie, ale poza tym to takie miał takie swoje właśnie polecenia. Miał sny o tym, że chodzi polować na niedźwiedzia, nawet tam do Warszawy dystyngowanym panom pisał listy, znaczy dyktował Marii Dębowskiej, ona pisała i do Tytusa Chałubińskiego pisał: przyjeżdżajcie z Warszawy, mi się przyśniło, że na Perci pod Krywaniem wyszedł na nas on i my go ustrzeliliśmy, musisz natychmiast przyjeżdżać. To tak właśnie. Klasycznie, jak mamy wycieczkę, to zaprośmy opiekuna wycieczki jeszcze raz. Przyjść, zapolujemy na niedźwiedzia pod Krywaniem. Taka klasyka, po co ludzie przyjeżdżają do Zakopanego. Chałubiński z Sabałą poznali się w ten sposób, że Chałubiński od razu zakochał się w Sabale. Teraz wszystkie hotele i tak dalej prześcigają się, co by tu zrobić, żeby pana jak najbardziej ucieszyć. Tu mu jacuzzi, tu mu jakieś dodatkowe zabawy, tu taki bonus, tu taki bonus. Natomiast Chałubiński po prostu chciał, żeby Sabała go ogolił. Nic więcej nie chciał. Na co widzi, że Sabała ma mydło i rozciera sobie je pędzlem, plując na niego. I tak patrzy cały czas i widzi, że ten pluje i po pewnym czasie widzi, że on nabiera to na pędzel i chyba ma taki plan go ogolić w ten sposób. I się pyta Sabała: co wy robicie? Czemu wy plujecie tutaj do tego? Wy mnie nie szanujecie? On mówi: ja pluję do tego tylko dlatego, że ja pana bardzo szanuję. Normalnie to na gębę się. I Chałubiński od razu załapał, że to jest właśnie postać, którą warto znać i pokazywać ludziom. Zresztą jeden z pierwszych posiłków, które Chałubiński otrzymał, to był rodzaj kisielu połączony z tłustą zupą z jagnięciny, po czym zobaczył tą obrzydliwą taką breję i się spytał: co wy mi tu nagotowaliście? On mówił: no wiecie co, nie wiem, no ja bym tego nie zjadł, nie? Ale ja słyszałem, że wy tam u was w Warszawie to lubicie zjeść i słodko, i tłusto, to zrobiłem tak, jak lubicie. Więc Sabała zachwycał Chałubińskiego, no i do tej pory Sabała jest tym punktem odniesienia, do którego podejrzewam, że każdy szanujący się młody góral chce dążyć. Jak ktoś wstępuje do kapeli, no to po to, żeby na Sabałową nutę, żeby tak właśnie jak on żyć, żeby podtrzymywać właśnie ten klimat Sabały, no i on jest do tej pory tym duchem, który kieruje Góralszczyzną. I Sabała spoczął tutaj, zresztą wiemy jak umierał, bo Sabała za bardzo do kościoła nie chodził, księdzem Stolarczykiem się nie za bardzo lubili. Pewnego dnia Sabała ubrał się w swoje najlepsze strój i powiedział, że dzisiaj umrę. I położył się w łóżku i czekał. Rodzina wzięła księdza, ten pukał, nie mógł wejść, w końcu ktoś go wpuścił. Mówi, chce wyciągnąć jakąś modlitwę, pacierz, cokolwiek. Sabała nie odpowiada, leży sobie spokojnie. Na co w końcu ksiądz się zdenerwował i pyta: Sabało, czemu wy mi tu nic nie gadacie? Co wy nie chcecie ostatniego namaszczenia? Sabała tylko powiedział, co ja będę gadał z parobkiem, jak ja się za chwilę idę spotkać z szefem.
i umarł. I takie miał całe życie podejście, no i dlatego jest legendową postacią zakopiańską. Trzecią jest Stanisław Witkiewicz. Jego zasługą jest przede wszystkim, że Zakopane wygląda tak, jak wygląda, a przynajmniej ta część, która wygląda dobrze, wygląda tak, jak wygląda. To, co wygląda źle, jest odstępstwem od tego, co Stanisław Witkiewicz zrobił. On oczywiście nie był architektem. Natomiast kiedy pojawiła się okazja, żeby wybudować dom na zamówienie, to zaczął realizować swój program, który dzisiaj nazywamy stylem zakopiańskim. Jego pomysł polegał na tym, żeby stworzyć narodowy styl w architekturze, dlatego że Polski nie było wtedy na mapie. To chodziło o to wtedy, że kiedy ktoś pojedzie nieważne do jakiego zaboru, to jak zobaczy budynki wyglądające w stylu zakopiańskim, to będzie wiedział, że to jest Polska, że to będzie nasz narodowy styl, tak jak w Anglii Arts and Crafts Movement, jak w Rosji styl historyczny, jak w Norwegii styl smoczy. Chciał zrobić coś takiego. I pojawiła się okazja, że jego przyjaciel, bardzo bogaty dziedzic spod Kijowa, Zygmunt Gnatowski, chciał wybudować dom w Zakopanem. On go odwiódł od pomysłu, bo Gnatowski chciał sobie wybudować małą chałupę, żeby mieszkać jak górale. Natomiast Witkiewicz mu powiedział, że trzeba stworzyć nowy styl, żeby pokazać innym, że na podstawie inspiracji ludową kulturą da się zrobić styl mieszkalny, który zaspokoi bardziej wyrofinowane potrzeby wygody i piękna. I że ten dom nie może być mały i nieogrzewany, tylko musi być to naprawdę wspaniała chata. I jak postanowili razem, tak zrobili, Witkiewicz z wykształceniem malarskim, bez znajomości architektury, malował, jak ma wyglądać willa Koliba, i najlepsi zakopiańscy budarze tą Kolibę wybudowali. No i rozpoczął się pomysł na styl zakopiański. On niestety nie udało się stworzyć stylu narodowego. Po pierwsze dlatego, że w miastach na ogół ludzie już nie mieszkali w drewnianych chatach. To była taka pierwsza rzecz. Była kłótnia, czy zakopiański styl da się robić fajnie w murze, w cegle, czy nie. Natomiast problem był taki, że styl zakopiański odnosił się do inspiracji przede wszystkim tylko i wyłącznie jedną ludową kulturą, czyli kulturą góralską. Natomiast on, jak pokazywał projekty w Polsce z podmurówką, z granitowych kamieni, z chata z płazów, z mszeniem, te wszystkie pazdury, rysie, inne przyłapy i inne tego typu rzeczy, to odbiorcy na ogół sobie patrzyli i mówili: ale wie pan co, no czemu to ma być styl narodowy, jak ja w życiu takiej chałupy nie widziałem? I ona się buduje inaczej. On mówił: no bo, a byłeś w Zakopanem? No nie byłem. No to wtedy byś widział. No ale co to za narodowy styl? No to jest wasz regionalny. Ale jak już mówili: dobrze, no jest to piękne, a drogie to? No niestety bardzo drogie. A pracochłonne? No szalenie pracochłonne. Każdy jeden detal musimy zrobić. Tu leluje, tu rozetę. Każda jedna łyżka czy czajniczek ma być w stylu zakopiańskim, więc jednak większość ludzi nie była zainteresowana tym, żeby w miastach budować domy, które są drogie, które są pracochłonne, jeszcze na dodatek nie kojarzą się im z niczym, bo nie byli nigdy w Zakopanem. Więc styl narodowy jak gdyby nie wyszedł do końca, natomiast wyszedł nasz styl regionalny. Stanisław Witkiewicz miał wielkie kłótnie o tym, jak to ma wyglądać, przede wszystkim z ludźmi z Szkoły Przemysłu Drzewnego, z dyrektorem Franciszkiem Neuzilem i z następnym dyrektorem Edwardem Kowacem. Dlatego, że Witkiewicz w ogóle, mimo że był człowiekiem z zewnątrz, z Żmudzi, był pierwszą osobą, która tutaj naprawdę namawiała górali, żeby inspirowali się swoją kulturą. Szkoła Przemysłu Drzewnego, w której młodzi górale się uczyli, tak naprawdę w ogóle jej oficjalna nazwa to nie była Szkoła Przemysłu Drzewnego, tylko wiecie, jak się nazywała? Ona się nazywała Die Fachschule für Holzbergstein, coś takiego w każdym razie. Była to niemiecka szkoła sprowadzona przez zarząd CK Monarchii. Wszystkie wytwory miały być inspirowane Tyrolem, Szwajcarią, tak samo jak budynki, które powstawały w Zakopanem, też były inspirowane Tyrolem. W każdym razie dzieciaki uczono, że tak jak u nich w domu to jest niedobrze, ma być tak po prostu jak w Tyrolu, ma być czterolistny kwiatek, mają być koguciki, indyczki i inne tego typu rzeczy. Oni to nazywali Zakopaner Möbelstil. I Witkiewicz twierdził, że jest to kompletnie bezstylowe, nie podobało mu się i pragnął, żeby jednak górale budowali po swojemu.
No i co? No i mamy teraz zabytki w stylu zakopiańskim, potem powstał styl nowozakopiański i generalnie w architekturze cały czas powstają jakieś tam mini odwołania do stylu zakopiańskiego, co prawda bardzo odległe, bo tutaj parzenica na parkingu zrobiona z kostki, tutaj coś jeszcze innego. Natomiast to ciekawe, suweniry, które są w Zakopanem, są po linii dokładnie takie, jak projektował Edward Kowacz. Są w sposobie zakopańskim, czyli zakopiańskie suweniry są nie po myśli Witkiewicza, ale dzięki niemu Zakopane jednak mimo wszystko ma ten swój genius mocy. Wygląda tak, jak wygląda. Brat marszałka, etnograf, co prawda mimowolnie, ale za bycie zamieszanym w zamachu na cara, został skazany na katorgę na Sachalinie, czyli na dalekim wschodzie Rosji. Tam został, był dyrektorem muzeum, potem we Władywostoku, potem przeprowadził się na wyspę Hokkaido i jest ogromnie wsławiony w tym, żeby udokumentować kulturę oryginalnej ludności wysp japońskich, czyli Ainu. Jako jeden z pierwszych nagrywał ich na tak zwane wałki woskowe i do tej pory mamy nagrania ich języka, ich muzyki, znajdują się w Muzeum Manga w Krakowie. On zresztą, jego potomkowie żyją do dzisiaj, wyglądają jak zupełnie prawdziwi samurajowie, miał tam żonę. Bardzo ciekawa postać, zginął śmiercią samobójczą w Poznaniu, w Paryżu. Zawsze mi się mylą te dwa miasta, rzucając się w falę sekwary. Cała okolica tutaj to jest najbardziej artystyczna część tej wszystkich. Minęliśmy między innymi grup Kazimierza Przerwy Tetmajera, Władysława Orkana, czyli wyśmienitych pisarzy. Tu jest część rzeźbiarskich. Kena, Hasior i Jones. Myślę, że o tych trzech postaciach wiemy, co tworzyli. Jest Józef Kapeniak, który był autorem książki Ród Gąsieniców. Z takich ciekawych informacji, które podaje pan Pinkwart, jest, że to jest najpopularniejszy grup w latach 90. był na Pomisławym Brzysku najpopularniejszy grup wśród zakopiańskich satanistów, którzy spali tutaj w drugu. Natomiast nie znam potwierdzenia takiej informacji, ani żadnego nie znam osobiście, więc tego jeszcze nie wiem. Dla miłośników takich eksploracji gór wysokich, przede wszystkim przez Polaków i polskiej działalności w najwyższych górach świata, na pewno bardzo ciekawą postacią będzie Jakub Bujek. On uczestniczył w 1939 roku w wyprawie, która pobiła polski rekord wysokości, eksploracyjnej polskiej wyprawie na 7,5-tysięczny szczyt w Himalajach Garwalu, Nanda Devi East. Tam był Jakub Bujak, Stefan Bernadzikiewicz, Janusz Klarner i Adam Karpiński. Podczas bardzo ciężkiej wyprawy udało im się zdobyć 7,5-tysięczny szczyt, który do dzisiaj jest uważany za trudny, jest rzadko zwiedzany, zresztą całe sanktuarium Nanda Devi jest zamknięte. W sanktuarium Nanda Devi chroni się pantery śnieżne, irbisy, z tym, że była to najtrudniejsza i największa wyprawa polska przed II wojną światową. Do tej pory znana jest historia o klątwie Nanda Devi, dlatego że dwóch uczestników wyprawy, czyli Bernadzikiewicz i Karpiński, w dalszej części wyprawy, kiedy zdobywali kolejne wierzchołki, podczas wspinaczki na szczyt Tirsuli zginęli w lawinie, na obóz drugi spadła lawina. Natomiast dwóch, którzy przeżyli, Jakub Bujak i Janusz Klarner, obaj zginęli w bardzo niewyjaśnionych okolicznościach. Jakub Bujak podczas wojny znajdował się w Wielkiej Brytanii, gdzie pojechał na weekend wspinać się w skałki w Cornwallii i z niewiadomych przyczyn zginął tam na skałkach, wpadł do morza, utopił się, też nikt przy tym nie był, nikt nie widział, jak to się stało. Natomiast Janusz Klarner po wojnie wyszedł z domu, mówiąc, że idzie kupić papierosy i do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim stało, zniknął. Ludzie mówili, że chodzi o to, że jest klątwa bogini Nandy, że bogini Nanda pożera ciała wszystkich, którzy ośmielili się ją niepokoić. Że tak mówiła lokalna ludność i że po prostu klątwa ich wszystkich dopada. Natomiast najprawdopodobniej obaj mieli duże związki z brytyjską armią, działali w łączności też z różnymi szpiegowskimi rzeczami, więc najprawdopodobniej wiedzieli bardzo dużo i przez to znikali.
byli też pod obserwacją KGB, więc całkiem możliwe, że nie była to klątwa bogini Nandy, ale klątwa po prostu XX wieku. Ale do tej pory jest to znana wyprawa i wydaje mi się, że w tym roku rusza wyprawa ich śladami, w której będzie uczestniczył Dariusz Załuski, Rafał Fronia i szef wydawnictwa Stapis, pan Stanisław Pisarek. Kto zna pana Pisarka, to wie, że to będzie bardzo ciekawa wyprawa. Znacie Szymona Krzysia, muzykanta? Go można znać z bardzo pięknych historii i to czasem, bo rzadko, ale się zdarza tak z grupą, że trzeba przejść przez mniej ciekawe przewodnictwo okolice, dlatego że na przykład grupa jest zakwaterowana na Grunwalskiej, a chce iść do Atmy i trzeba przejść przez Orkana, Wilczniki i tym podobne i po drodze nie ma się za bardzo czego opowiadać, bo taka historia, że jest to szkoła numer jeden, to nie jest aż taka pasjonująca, bo myślę, że szkoła numer jeden znajduje się w wielu miastach. Natomiast z Wilcznikiem łączy się ciekawa historia Szymona Krzysia, a mianowicie o tym, jak grał wilkom na skrzypcach. Wilcznik ma taką nazwę, że to było miejsce, gdzie znajdowały się wilcze doły na wilki, które dzikie w tamtym czasie zakopane nachodziły, zakopane od strony góry. Na Wilczniku znajdowały się właśnie doły przykryte gałęziami, innymi rzeczami, w które te wilki miały wpadać. Szymon Krzyś był muzykantem w kapeli góralskiej, grywał też na weselach, więc jak znacie zwyczaje muzykantów grywających góralskich, grających na weselach, to jak możecie pomyśleć, do domu nie zawsze wracał zupełnie prosto i zupełnie szybko. Jest historia, że po dobrze wykonanej pracy wracał krokiem sprawnym do swojego domu przez wilcz. I szedł i nagle załamały się pod nim gałęzie i wpadł do takiego wilczego dołu. Chwilę otrząsnął się, popatrzył w jedną i w drugą stronę i zobaczył takie świecące ślepia wpatrzone prosto do niego. Chwilę myślał, że jest w domu i to jego Maryś już czeka, ale tak popatrzył, że Maryś ma długie zęby, jest kosmata i warczy bardzo głośno i stwierdził, kurczę, wilczyca. Nie wiedział za bardzo, co zrobić, ale postawił wszystko na jedną kartę i zaczął grać na skrzypcach. I wilczyca siedziała z nim i nic mu nie zrobiła. Rano ludzie przechodzący chcieli zobaczyć, co tam się złapało do pułapki i zobaczyli Szymona Krzysia. Wyciągnęli go, na co on był taki dumny i powiedział, że ja jestem najlepszym muzykantem od czasu Sabału. Ja jak potrafię grać, to potrafię ułaskawić nawet najbardziej dziką bestię. Oni mówili, że tak naprawdę to nie jest do końca tak, bo tak naprawdę to ten wilk nie zjadł go dlatego, że pięknie grał, ale dlatego, że po prostu tak od niego śmierdziało, gorzało, że wilk się brzydził. Ale że to, że ta umiejętność ułaskawienia dzikiej bestii mu się przyda do domu, bo Maryś na pewno będzie zainteresowana, gdzie spędził noc i czemu tak późno wraca. Więc tą historię można opowiedzieć. Jest to zupełnie prawdziwa, autentyczna historia wymyślona przez mojego tatę. Tutaj mamy grób z drewnianym krzyżem, Józef Uznański. Znana jest, myślę, wszystkim i każdy ma w swoim repertuarze historię o skoku z kolejki na Kasprowy wiek. Jedni mówią, że Józef Uznański był kurierem tatrzańskim, natomiast najprawdopodobniejsza wersja jest taka, którą opowiada Antoni Kroch na podstawie opowieści Róży Drojeckiej, że Józef Uznański w ogóle nie był kurierem tatrzańskim i nie uczestniczył w konspiracji. Natomiast był chłopakiem córki szefa Straży Granicznej, która miała swoją placówkę na Kasprowym Wierchu. I jako, że była wojna, okupacja, nie było zbyt dobre, nie było zbyt... Dziękuję. Nie było... A, tu jest guzik. Dobra, to oddaję. To nie jest takie łatwe. Miał swoją placówkę na Kasprowym Wierchu. I jego ojciec dziewczyny powiedział mu tak w skrócie, że to jest bardzo niedobre, żeby Niemka, jeszcze córka kogoś, kto jest w armii, miała chłopaka Polaka. Ja mogę stracić pracę, możemy narazić się na nieprzyjemności, więc Józek tak w największym skrócie, to cię muszę ostrzec, że jak cię jeszcze raz na Kasprowym zobaczę, to cię zabiję. I Józek miał wtedy lat 29, więc w takim wieku się człowiek nie przejmuje takimi rzeczami, bo wiadomo, że miłość, że uczucia, poza tym co to dla mnie, wszystkich pokonam.
i ubrany w ładny strój narciarski jechał kolejką na Kasprowy. I człowiek z obsługi kolejki mu powiedział, że Józek, wiesz co, tam chyba na ciebie czekają, bo ja widziałem, że jest tam cała delegacja, stoją z karabinami żołnierze i nie mają chyba w stosunku do ciebie dobrych zamiarów. Uznański się skapnął, że jest coś na rzeczy. Po otwarciu okna, zaraz przed dojechaniem na Kasprowy Wierch, zanim się dowiedział, czy ojciec jego ukochanej kłamie, czy blefuje, czy nie, wyskoczył na nartach i zjechał żlebem, ocalając siebie dla przyszłych miłości, że tak powiem. Więc jest to najprawdopodobniejszy scenariusz. Z kolejki na Kasprowy wyskakiwano jeszcze drugi raz kaskader, kręcąc film, który miała być scena tego skoku, wyskakiwał. Natomiast on sam chciał skakać na górę do żlebu pod palcem, natomiast producenci filmu mówili, że nie, no gdzie tam w górach skakać tak bardzo wysoko, to przecież niebezpiecznie, tutaj zaraz za kuźnicami wyskoczysz, gdzie kolejka idzie tam 15 metrów nad drzewami. I jemu się nie udało przekonać, że tam wyżej jest bezpieczniej, no i wyskoczył na drzewa, połamał sobie nogi, sceny tej filmie nie ma. Więc nie możemy tego... Oczywiście powtarzam za kimś, że zimy były tak śnieżne i ta była tak śnieżna, że tam że o żadnym skoku nie ma mowy, bo po prostu poziom wszechny był taki i cały dowcip nie polegał na skoku z kolejki, tylko na zjeździe z lewym pod palcem. Tak. Dostał się przez okno, więc tam jakiś tam podskok na pewno wykonał. Może przez okno, może mu drzwi otworzyły. Tak. I z ważnych postaci, które jeszcze tutaj mamy, jest grup profesora Wacława Felczaka. Bardzo często opowiadamy o kurierach tatrzańskich, natomiast na ogół historię Stanisława Marusarza. Natomiast Wacław Felczak był tam postacią najprawdopodobniej najważniejszą, gdyż był koordynatorem całej akcji kurierów tatrzańskich. On przebywał w Budapeszcie, u niego się spotykali, to on rozdzielał, że ty przechodzisz z ludźmi, ty przechodzisz z dokumentami, ty tu, ty tam. Całą tą akcją koordynował. Po zakończeniu wojny został na Węgrzech, dlatego że świetnie poznał i język, i kulturę, został profesorem, napisał największą w języku polskim historię Węgier i jest bardzo znaną postacią na Węgrzech również. Widzimy tutaj flagi węgierskie, które do dzisiaj tutaj są. On zasłużył się tym, w latach 80. był traktowany przez młodych opozycjonistów węgierskich jako rodzaj autorytetu, jako profesor, historyk, z którego zdaniem można się liczyć. Jeden z organizatorów protestów studenckich zwrócił się do Wacława Felczaka z pytaniem, czy warto organizować te protesty większe, walczyć bardziej, czy właśnie trochę spasować, bo one mogą się skończyć w ten sposób, że władze komunistyczne wtrącą nas do więzienia. Na co Wacław Felczak mu powiedział, wiesz co, po pierwsze, to ty w ogóle nie powinieneś być prawnikiem, ty się nadajesz do polityki. Masz gadkę, ludzie cię słuchają, ty powinieneś organizować politykę i właśnie organizuj protesty, walcz, na pewno wsadzą cię do więzienia, ale posiedzisz rok, posiedzisz dwa, potem komunizm gruchnie, a ty będziesz miał tą nieprawdopodobną kartę w swojej biografii, że byłeś represjonowany, że byłeś w więzieniu, że walczyłeś, to jest dobre dla twojej legendy, dla historii, ludzie za tobą pójdą. Młody prawnik zdecydował się zrobić tak, jak Wacław Felczak zrobił i faktycznie ludzie za nim poszli. Był to Viktor Orbán, który jest najważniejszą postacią na Węgrzech do tej pory. Zresztą Orbán zawsze jak przyjeżdża do Polski, to wspomina w swoich przemówieniach Wacława Felczaka, nawet odwiedza Pęksów-Brzyzek i założył nawet Towarzystwo Polsko-Węgierskiej Przyjaźni imienia Wacława Felczaka, które chyba nie działa w sumie, ale istnieje i zawsze tą postać pamięta i wspomina i opowiada o niej, co mówi. Ciekawostkowa rzecz, bardziej dla przewodników niż dla grup. Jan Agaturek tutaj nie leży, on leży na nowym cmentarzu, natomiast tu ma swój drugi grób, on ma dwa groby. Kiedy okazało się, że on tutaj wcale nie leży, jego grób usunięto, po czym grób wrócił w niewyjaśnionych okolicznościach nagle znowu. Potem znowu został usunięty i pod osłoną nocy się wraca. Znowu jest tu grób Agi Turka. On ma swój, to był żołnierz ATA, ale ma swój grób na nowym cmentarzu i nie wiadomo z jakiego powodu zawsze wraca tutaj, więc jest to postać, która ma dwa groby. Są też ludzie, którzy na Pęksowym Brzysku mają groby, ale tutaj wcale nie leżą. Bronisław Piłsudski ma tutaj grób symboliczny. Są tu symboliczne groby Mariusza Zaruskiego. Na Pęksowym Brzysku było też dużo migracji, że ludzie leżeli w innych grobach, a potem
byli odwożeni do kogoś innego. W niektórych grobach są dodatkowe osoby, których mało kto pamięta. Na przykład w grobie Tytusa Chałubińskiego znajduje się jeszcze jego syn Ludwik, taternik, po którym został nazwany Mięguszowiecki Szczyt Wielki w języku niemieckim Chałubiński Szpic. To nie znaczy Tytusa, tylko jego syna. Często sprowadzano z innych miejsc ludzi na Pęksów Brzyzek, jak na przykład Stanisława Witkiewicza sprowadzano na Pęksowy Brzyzek. Są dwa też przypadki, że z Pęksowego Brzyzka ktoś się wyprowadził. Jeden to jest zaraz przy wejściu, jest poeta litewski, którego ekshumowano i wywieziono na Litwę. Natomiast takim najważniejszym przypadkiem jest, że Jan Kasprowicz spoczywał w grobie Dłuskim, który jest po drugiej stronie. Po tym, jak jego przyjaciel Kazimierz Dłuski umarł, leżeli razem w jednym grobie i dopiero po skończeniu mauzoleum został przeniesiony na Harenę. Więc to jest jedna z niewielu przypadków. Na ogół ludzie z innych miejsc migrują na Pęksów Brzyzek, bo to jest najbardziej takie honorne. Znany bardzo pisarz i taternik. Między innymi pierwsze przejście Grani Chrubego, o którym napisał jedną z najpiękniejszych widałek taternickich, Wycieczka, jak się o niej nie pisze. Jak ktoś nie czytał, to bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o taki stary styl pisania o Tatrach, to jest najfajniejszy, jak można było napisać, bardzo zabawny tekst. To był jeden z najbardziej znanych polskich pisarzy przed wojną. Nie wiem, czy ktoś czytał cokolwiek u Ferdynanda Gettla i czy go kojarzy. Najprawdopodobniej nie i ma to swój ważny powód. Ferdynanda Gettla przed wojną znali prawie wszyscy. To był najbardziej poczytny pisarz polski obok Dołęgi Mostowicza, autora Kariery Nikodema Dysta. On pisał powieści takie przygodowe, też podróżnicze. No, on był mniej więcej podobnie rozpoznawalny jak dzisiaj, powiedzmy, Robert Makłowicz albo Wojtek Cejrowski. Każdy Polak wiedział, kto to jest. Natomiast po wojnie w ogóle zapomniano o nim i nie jest w ogóle znany i pamiętany. Czemu? Bo jako jeden z niewielu Polaków był w delegacji, która miała na celu rozwiązanie zagadki tego, co się zdarzyło w Katyniu podczas II wojny światowej. Był delegatem, był tam wysłany przez Niemców, natomiast na miejscu Rosjanie bardzo naciskali całą delegację, że oficjalna wersja jest taka, że w Katyniu Polaków mordowali hitlerowcy, Niemcy. Natomiast wszystkie dowody pokazywały, że faktycznie była to zbrodnia na zlecenie Stalina, że byli to Rosjanie. Ferdynand Gettel odmówił, mimo że był zachęcany na różne sposoby, czy to pieniędzmi, czy to delikatnym szantażem, odmówił przekazania takiej fałszywej informacji i poinformował jako pierwszy całą Europę i polskie państwo podziemne, że Katyń była to zbrodnia rosyjska. Po II wojnie światowej wszystkie jego teksty były usuwane z bibliotek, palone, nie było go w książkach, nie wznawiano jego tekstów, usuwano z czytelni i ludzie o nim po prostu zapomnieli. Natomiast był to bardzo znany pisarz, jakby po prostu się wtedy nie postawił, to najprawdopodobniej byłby jednym z takich bardziej poczytnych osób do dziś. Natomiast z naszego punktu widzenia Wycieczka, jak się o niej nie pisze, super, każdy powinien przeczytać, świetna zabawa o Grani Chrubego. Myślę, że część z was Wojtka Niedziałka znała osobiście. Ja zresztą też, co prawda miałem tam lat 7 i nie za dużo pamiętam, ale miałem okazję poznać. To był taternik, jedna z takich najoryginalniejszych postaci zakopanych. Działacz ochrony przyrody, socjolog, jeden z autorów wielu ważnych pomysłów. On zablokował na przykład budowę parkingu przy Morskim Oku, działał na rzecz ochrony Tatr, prowadził różne badania z takiej socjologii turystyki, wykazał, że Kasprowy Wierch obniżył się o 4 metry na wyniku zadeptania i miał mnóstwo różnych ciekawych pomysłów. Między innymi stworzył na Kropówkach płot dyskusyjny, na którym każdy mógł wieszać plakaty na komentujące bieżące zdarzenia w historii, w polityce, a inna osoba mogła mu odpowiadać. Miał takiego swojego walla na Facebooku, tylko że na Kropówkach i w wersji analogowej. Zresztą miał kilka dobrych dowcipów, między innymi wywiesił Zakopanem przy rzece tablicę z napisem nie karmić foczki. Wszyscy ludzie przychodzili właśnie oglądać, gdzie ta foczka się znajduje. Był jedną z bardziej malowniczych osób i był autorem najbardziej znanego miasta Polski, wyczynu taternickiego dawnych czasów.
dlatego że Polacy oczywiście były, że jeden przeszedł kazalnicę, jeden przeszedł za Marą Turbię, natomiast była jedna spinaczka, którą na żywo oglądało 30 tysięcy ludzi. Nie wiem, czy wiecie gdzie. We Wrocławiu, na Iglicy. We Wrocławiu w 1948 zbudowano 106-metrową iglicę, na szczycie której zawieszono lustra, które odbijały światła i po prostu robiły takie fajne kolory. Te lustra się w pewnym momencie poprzekrzywiały i groziły zawaleniem, że po prostu znikną. Wojtek Niedziałek z przyjacielem zgłosili się na ochotników, że wykonają spinaczki, żeby je po prostu wyrychtować. Wspinali się dwa dni z biwakiem, udało im się to zrobić, natomiast zbierali się tam ludzie, 30 tysięcy osób oglądało to na żywo, było to też prewencja filmowej, więc bez wątpienia najbardziej popularny wyczyn tatrewnicki w historii alpinizmu miastowego. W 1948. Pan Pinkfart pisze, że Pęksto Brzyzek ma to do tego, że tutaj pojawiają się znikąd groby. Jedni ludzie stąd wyjeżdżają, jedni ten i pojawiają się groby ni stąd, ni zowąd. Ja nie wiem, czy ten grób tu był, ja go też nie pamiętam. Nagle go dzisiaj go zobaczyłem tutaj i jeżeli ktoś wie, kto tutaj leży, to ja bardzo chętnie się dowiem. Muzykan, ratownik Topru, przewodnik, nie była jedna z takich najbardziej malowniczych ludzi. Mimo doskonałego dowcipu z przystojnej aparycji i generalnie był takim elitą przewodnictwa tarczańskiego. To jak ty, nie? No tak. Ale tutaj do tego grobu zawsze zabieram grupy i to jest zawsze warto zrobić. Po pierwsze, grób jest w kształcie giewontów, żeby nie mówić. Po drugie, jest to pretekst też do opowiedzenia takiej historii, powiedzmy, o giewoncie jako górze i o jego nazwie. Ja sobie to trenowałem, jak o tym opowiedzieć i sobie wymyśliłem taką historię, że chcecie wiedzieć, skąd jest nazwa giewontów, to tutaj przyjeżdżali profesorowie, jeździli i się pytali właśnie starożytnego rodu gąsieniców, giewontów, bo chcieli ustalić, czy nazwisko jest od góry, czy góra jest od nazwiska. I pytali się, powiedzcie, dlaczego giewont nazywa się giewont? Oni mówią, a jak żeby inaczej się ma nazywać? Od 400 lat mieszkamy pod tą górą, my gąsienice, giewonty, to jak ta góra może się nazywać inaczej, jak nie giewont? Oni pytają, dobrze, w takim razie dlaczego wy macie na nazwisko gąsienica giewont? A co mówi? Co wy, głupi mód, 400 lat mieszkamy pod giewontem, to ja się mamy nazywać. I taką historię wymyśliłem i tak to opowiadam. Najprawdopodobniej nazwa góry pochodzi z bardzo dawnych niemieckich górniczych czasów, Gejewand Stromaszczat. Ale jest to zawsze pretekst do tego, żeby jakąś taką historię opowiedzieć. Co prawda jest nieprawdziwa, ale prawdziwa. No. Góra jest w kształcie giewontu, jest to piękna rzeźba wykonana przez Czesława i Lidię Podleśnych, dlatego że Tadeusz Gąsienica Giewont uczestniczył w wielu akcjach ratunkowych. Widać tutaj w starym stylu akcję ratunkową z tych dawnych czasów ratowniczych. To jest świetne miejsce, żeby opowiedzieć, jak to kiedyś było, że zbierali tych ludzi, tutaj biegali, Zaruski zbierał ich, jak to wyglądały te akcje. Ale w każdym razie jest to przedstawiona taka akcja, w jakiej on uczestniczył wiele razy, ale to jest ta ostatnia. Ta, która już jego wiezie na ostatnią akcję ratunkową, niosą go już prosto do krzyża na szczycie jego imienia, do Boga, jego duszy. Więc jest to jego życie przedstawione w skrócie, ale ta ostatnia akcja to już jest z jego duszy. Tutaj w tym miejscu ja też często opowiadam taką historię, ciekawostkę lingwistyczną, dlatego że te nosze bambusowe mają swoje miejsce w powiedzonkach polskich, a mianowicie polski powiedzonko spadaj na bambus. Się odnosi dokładnie do tego, to znaczy ja ci życzę, żebyś trafił na bambus, połam se nogi. Nie no podoba mi się. Jest jakie? Kandydat na bambusa. Kandydat na bambusa. Nie wiedzą ale, ale kandydat na bambus to jest takie nasze, powiedzmy, regionalne, że po prostu ktoś ryzykowne rzeczy robi w górach i jest ten. Ale spadaj na bambus znają wszyscy, a to się odnosi do właśnie tego bambusa. Króla przewodników, króla kurierów tatrzańskich. Ciekawa rzecz jest, jak się czyta książkę opowieści kurierów tatrzańskich. Jest w niej bardzo dużo historii, natomiast nie ma w niej wspomnianego w ogóle Józefa Krzepkowskiego. On jako generalnie dobry kurier tatrzański po wojnie to był
martwy powietrze. Jeżeli ktoś zginął podczas wojny, to był gotowym materiałem na legendy o nim opowiadać, było bezpiecznie. Natomiast wielu z powierów taczeńskich po wojnie zaczęło walczyć też w podziemiu antykomunistycznym i dla nowej władzy nie być wygodnym. Więc była taka troszeczkę schizofrenia. Powierzy taczeńscy walczyli oczywiście przeciwko nazistom, więc są dobrzy, ale niektórzy z nich są niedobrzy, więc nie wiadomo, co z tym zrobić. No i po prostu takich ludzi jak Józef Krzeplowski zamilcza. Książkę opowieści kurierów tarczańskich napisał Alfons Hinal, który pracował w zakopiańskiej policji. Książka powstawała w ten sposób, że ona powstała na podstawie wywiadów, którzy dobrowolnie i kurierzy, i znajomi dawali Alfonsowi Hinalowi. Natomiast one były tak dobrowolne, że mieli wezwanie na komisariat, on tam włączał kasetę i mów, co masz mówić. Nie? Więc dlatego też o Józefie Krzeplowskim się nie dowie. No to była najważniejsza rzecz. No i przewodnik słynący wśród przewodników z najlepszej gadki. O nim trzeba oglądać film, albo najlepiej posłuchać, jak o nim opowiada pan Józef Fit. Bo to jest po prostu to, on się sam zawsze przedstawiał, że jest pierwszorzędnym przewodnikiem trzeciej klasy. I taki właśnie był. To najbardziej znana historyka, którą na chłopce, że powiem chyba każdy na świecie, że pokazuje przewodnik, że tu jest Giewon, tu jest Świnica, tu Rysy, tu jest Ramownik. No, ale Rysy stąd nie widać. Giew płaci, Rysy mają być. To właśnie ten dowcip to jest właśnie autentyczny Józef Krzeplowski. Zresztą miał bardzo dobre historie. Raz miał przeprowadzić przez Tatry pewną panią szpieg, ale akurat miał uroczystość rodzinną i trochę gorzałki to było. Wstał rano, ale w formie go bolała głowa i nie był za bardzo chętny. Więc jego koncepcja polegała na tym, że wytłumaczy pani, żeby jeszcze się nie ruszać, bo jest bardzo niebezpiecznie, a po jakimś czasie, po paru godzinach będzie akurat super bezpiecznie, bo słyszał tam jakieś patrola, które chodzą, że jak już będzie bezpiecznie, czyli wtedy, kiedy mniej więcej go głowa przestanie boleć, to że mogą ruszać w Tatry i przez noc wyjść. I on opowiada, że przedem tłumaczę jej tłumaczę, na co ona podchodzi do mnie i mi plecy pistolet. To widzimy. Wtedy wszystkie właśnie się słuchali, co i mówię, i co było dalej? Jak to co? Wytrzeźwiałem. Właśnie takie tego typu błędy, ale warto pamiętać o tej postaci, szczególnie, że w książce ze świecą szukać Witold Henryk Paryski całe życie zbierał fiszki. No i on generalnie też w dużej mierze kształtował to, jak wygląda nazewnictwo w Tatrach, bo wiele nas w Tatrach to jest jego koncepcja. Natomiast jego koncepcje czasem były takie, że coś wszyscy na świecie nazywali na przykład kocioł gąsienicowy, natomiast on napisał, to się nazywa fachowo Sucha Dolina Stawiańska i tylko tak wolno i po prostu całe pokolenia były, że no co prawda ktoś tam na to mówi kocioł gąsienicowy, czyli chyba każdy na świecie, ale Sucha Dolina Stawiańska to jest prawdziwa nazwa geograficzna. Czemu prawdziwa? Bo wymyślił ją Witold Henryk Paryski, więc jest to nazwa prawidłowa. To tu powiem. Teraz pytanie. Wiecie, kto jest najmilszym człowiekiem świata? Kto był najmilszym człowiekiem świata? To jak nie wiecie, to powiem, że oficjalnie był nim Józef Fedorowicz, a przynajmniej tak o nim pisał Kornel Makuszyński. To był szef zakopiańskiej stacji meteorologicznej. Miał pseudonimy dwa, Halny Wiatr albo Pimek od Państwowy Instytut Meteorologii. Był to jeszcze aktor w Teatrze Formistycznym u Witkacego. To jest bardzo piękny grób, dlatego że cały czas, jak przystało na meteorologa, ma tutaj wiatraczek, który Halny Wiatr potrafi obracać. I była to postać, którą w swoim czasie w Zakopanem kojarzyli wszyscy. On zawsze chodził pięknie ubrany w płaszczu z taką krawatką selidynową, był dobrze prezentującym się aktorem. No i wszyscy w Zakopanem wiedzieli, że najmilszym człowiekiem świata jest właśnie on. Teraz ja. A tutaj, drodzy Państwo, leży palant. Palant. Dokładnie.
I mogę tak powiedzieć, oficjalny pseudonim właśnie Jana Długosza to był Palak. Pod takim pseudonimem przeszedł do historii. Był to jeden z najlepszych polskich taterników alpinistów. Na pewno znacie Komin Pokutników, bo to jest klasyka tatrzańskiej literatury. To był zresztą też komik, który występował w Piwnicy pod Baranami. Bardzo inteligentny człowiek, jeden z autorów największych przejść alpejskich w Polsce. On zginął prowadząc na Kościelcu kursy taternickie dla żołnierzy. W dwóch różnych miejscach biegał między jedną grupą a drugą, spadł z grani i zginął. Natomiast ten grób zawsze też warto odwiedzić z tego powodu, no, że Zakopiański cmentarz jest najbardziej górskim w Polsce, w którym są ludzie gór, są taternicy, alpiniści. Można tutaj zobaczyć nie tylko kamienie z gór, ale też sprzęt spinaczkowy. Można powiedzieć, że to jest element zdecydowanie ducha tego miejsca, genius loci. Zawsze, jeżeli ktoś się mniej dobrze czuje w historii, ale na przykład jest konkretnym łojantem, to może iść na pejsowy brzyzek i powiedzieć, to są kości, tutaj mamy karabinek, tak się używa, trikamy i w ogóle tutaj nauczyć ludzi asekurować. Kto się czym czuje silny, to może użyć takiego gadżetu, jaki ma pod ręką. To widzieć naprawdę świetne rzeczy, o tym jak Zakopane wyglądało. On opowiadał o tych czasach, jak Zakopane już było takim miejscem, gdzie każdy, kto mieszkał, był sławny, ale nie było kanalizacji. Na przykład jednocześnie główną ulicą potrafił iść Stanisław Żeromski i Piekrowy. Tak jak Piekrowy. Dokładnie. I o nim jest świetna książka wyszła w zeszłym roku, Człowiek, któremu skradziono słońce. Jak ktoś chce się dowiedzieć i poszerzyć swoją wielką wiedzę o Kordelu Makoszyńskim, to warto przeczytać. Z takich anegdot, on z Tatrami jego najlepsza historyjka jest taka, że w prasie zakopiańskich zaczęły się pojawiać informacje, że przy drodze do Morskiego Oka zaczął bardzo często pojawiać się niedźwiedź. I że on tak zawsze wychodził wtedy, kiedy był ruch turystyczny i że po prostu było bardzo wiele razy spotykany. Kornel Makoszyński stwierdził, że on chętnie zobaczy niedźwiedzia, ale że żeby być bezpiecznym jednocześnie, to weźmie ze sobą na wycieczkę strzelbę. Wziął sobie strzelbę na wycieczkę i po pewnym czasie idzie do Morskiego Oka i wychodzi na niego faktycznie brązowy niedźwiedź idący na dwóch łapach, na co on wyciąga strzelbę i ku jego zaskoczeniu niedźwiedź zareagował na to okrzykiem: proszę nie strzelać, panie Kornelu. Co go bardzo zdziwiło, gdyż dzika bestia to dzika bestia, jednak niedźwiedź ściągnął głowę i mówił, że jest bardzo spokojnie, i co się okazało, że właściciele jakiegoś kiosku przy schronisku w Morskim Oku tak właśnie chcieli, żeby były informacje, że tam się pokazuje niedźwiedź, żeby więcej osób przychodziło i napędzać sobie turystów. I się właśnie facet tam przebierał za niedźwiedzia. Potem Makoszyńskiego widział jeszcze raz, jak siedzi za drogą do Morskiego Oka na polanie i czyta sobie gazetę, właśnie przegląd zakopiański. Kornel Makoszyński był też na kilku wycieczkach tatrzańskich, na przykład z Witkacym. Witkacy go zabrał na granaty. I Kornel Makoszyński doszedł na granaty tylko dlatego, że Witkacy go całą drogę okłamywał, że oni nie idą na granaty, tylko idą w połowie drogi. Jest taka góra, która nazywa się Bulka. I mu mówił, że jeszcze te dwa zakręty, to ta Bulka będzie. Ten się go pytał daleko jeszcze. On mówi, że nie, że do Bulki to jeszcze kawałek i dopiero w pewnym czasie doszli tam wysoko na grani. Mówił, że to tylko dzięki temu wariatowi on wyszedł tak wysoko, bo ogólnie to on jakoś tak bardzo wysoko po górę nie lubił, bo to był zdecydowanie człowiek, którego miejscem zamieszkania były kawiarnie. I też moją prywatną ogradę ją przegrała w brydza. Tak, my mamy, zresztą pisał świetne dedykacje obrazów. Dziadek Kasi ma w domu obraz właśnie, który przedstawia takie panie wiejskie siejące zboże i w tle pisze, że pragnę podarować ci, wojnarze, dwie potężne dupy w darze. Zamki w darze. Tak jak tam dalej to idzie? Nie, dwie potężne dziwki w darze. Dziwki w darze, tak. Co za zadki, jakiś habit pomalował jest tam dziadek. Tak. Więc był świetnym też zresztą cała bohema artystyczna Zakopanego to byli ludzie o naprawdę wielkiej fantazji. Kornel Makoszyński, jak miał urodziny, potrafił dostać kilkadziesiąt par białych trzewików, 100 ustników do papierosów, furkę koksu i 20 kilo buraków, dlatego że jego znajomi wiedzieli, że nie lubi buraków, ma centralne ogrzewanie, chodzi w czarnych butach i nie pada. I od paru dni mamy już ławeczkę Makoszyńskiego. Od Antoniego Słonimskiego. To po prostu był
pracy, można by było powiedzieć. Zakopanym trudnił się, mając swoją firmę portretową. Kto nie zna, to warto nauczyć się regulaminu firmy portretowej, dlatego że o tym opowieść zawsze działa. Witkacy swoje portrety malował, jak wiecie, w czterech typach, które każdy klient mógł zamówić. Typ A to był typ taki najbardziej podobny, ale też wylizany, że będziesz ładniejszy niż zwykle, nawet jeżeli nie jesteś zbyt piękny, to ja cię namaluję, że będziesz piękny. Typ B to był taki, że będziesz wyglądał tak, jak wyglądasz, czyli będzie to typ, w którym zrobię twój pomnik, portret psychologiczny, a więc niekoniecznie się poznasz, bo jeżeli ja na przykład uważam, że z głębi serca jesteś potworem, to właśnie jak potwór będziesz wyglądał. To może iść w stronę abstrakcji, może być to wszystko, natomiast no, na pewno nie będziesz piękniejszy, ale będzie to prawda o tobie. Typ C to samo, ale nie będę zażywał narkotyków. Typ D, typ dziecięcy, witkacy nienawidził malować dzieci, był to typ najdroższy. Mottem firmy było, klient musi być zadowolony, nieporozumienia wykluczone. To jest też motto mojej firmy. A na czym polegało brak nieporozumień? W regulaminie firmy było, że żaden klient witkacego nie ma najmniejszego prawa wypowiedzieć się na temat jego obrazu. Klient ma po dostaniu dzieła tylko powiedzieć tak albo nie. Kupuje, nie kupuje. Absolutnie wykluczony jest, żeby powiedział na przykład jestem niepodobny, to wcale nie ja, albo nie, ja tak nie wyglądam. Nie ma prawa powiedzieć, że ta jakaś część twarzy mu się nie podoba. Nie ma prawa powiedzieć nic dobrego, nic krytykować, dzięki temu wyeliminowano wszystkie nieporozumienia. Siedzisz cicho, płacisz albo nie płacisz, idziesz do okienka kasowego. To jest naprawdę najlepszy sposób rozmowy z klientami, wtedy żadnych nieporozumień nie ma. Jeszcze witkacy swojej pracy tutaj jako malarza napisał przepiękny wiersz, który rozdziera moje serce, dlatego że jest to w pewnym sensie też wiersz oddający w pewnym sensie ducha przewodnika, który prowadzi 460 raz tą samą wycieczkę, a mianowicie rano i wieczór na bordo papierze muszę się uporać z tą mordą frajerzy. I za taki marny zysk zgłębiać taki głupi pysk. Po pewnym czasie, powiem szczerze, że czasem się człowiek zastanawia, czy o przewodnictwie też można było taki wiersz napisać. Natomiast witkacy tutaj oczywiście nie leży. Witkacy popełnił samobójstwo podczas wyprawy na pogranicze Ukrainy i Białorusi do jezior 18 września 1939 właśnie na pograniczu Ukrainy z Białorusi. Jednak po pewnym czasie był pomysł, żeby witkacego tutaj sprowadzić. On co prawda nie był zupełnie popularny za czasów socjalistycznych, przede wszystkim dlatego, że pisał, że w przyszłości zginie religia, zginą uczucia metafizyczne, wszystko co złe, to przyjdzie ze wschodu. Nie wiem, czy Rosjanie, czy Chińczycy, ale zmienią ludzi, że będą wszyscy tacy sami, będą jak bezwolne, bezmyślne automaty. Czyli mniej więcej przewidział dokładnie to, co się w latach 50. działo, więc siłą rzeczy nie podobał się automatom w zarządzie partii. Natomiast pod koniec lat 80. był pomysł, że można by było zrobić jakiś taki event zaprzyjaźnionych krajów polskich, nowych ziem socjalistycznych, Polski i Ukrainy, więc ktoś wpadł na pomysł, że można by było z Ukrainy sprowadzić takiego wielkiego artystę, który był związany i z jednym krajem, i z drugim i wykorzystać to do przemów politycznych i ciekawych rzeczy. W 1988, 14 kwietnia, jak miałem dokładny miesiąc, odbył się tutaj pogrzeb witkacego. I co się odkazało? W jeziorach ekshumowano grób zbiorowy, w którym on leżał i wykopano na chybił trafił dowolne zwłoki, które tutaj były. I do grobu matki witkacego złożono ciało kogoś przypadkowego. Okazało się, że była to młoda dziewczyna z Polesia, jeszcze w ciąży. Dopiero w 1994 został ten grób znowu ekshumowany. Tutaj pisze NN, nieznana osoba. Tutaj właśnie jest to dziewczyna z Polesia, która mieszkała, co jest bardzo ciekawe, dlatego że Witkacy napisał dramat, który nazywa się Persji Zwierzątkowska, którego fabule stary mężczyzna zmienia się w młodą kobietę, dokonuje takiej swojej transformacji, co było bardzo ciekawe, dlatego że po śmierci, nawet po śmierci Witkacego nie oszczędziła dziwność istnienia i ta zakopianina szalona, gdyby tak
tutaj dorwała i zmienił się w młodą dziewczynę z Polesia, która tutaj poczęła, a sam wizytacja gdzieś dalej w jeziorach. No i właśnie Pejsów Brzyzek jest bardzo fajnym miejscem, żeby znaleźć postacie takie i normalne, i szalone, i inspirujące w jeden sposób i w drugi, żeby pokazać to właśnie ducha miejsca Zakopanego i tego starego, i tego demonicznego z dwudziestolecia międzywojennego, i tego późniejszego, o którym mało ludzi opowiada. To jest bardzo też ciekawe, żeby przypominać, że jednak ta ciągłość zawsze była. Więc ja myślę, że po takim mini szkoleniu sobie będziecie mogli dobrać z tego pudełka czekoladek, czekoladki odpowiednie dla was i dla waszych grup. Więc nie bójcie się dobierać sobie wycieczki tematyczne. To, co was interesuje, to, w czym czujecie się mocno. Nie bójcie się, że kogoś pominęliście. Tak jak zrobicie, będzie dobrze. Jak będzie to miało jakieś ręce i nogi, historyjkę z jakąś puentą, to będzie super. Dziękuję wam. Szkolenie zakończone. Dziękujemy.